i będę waszym przewodnikiem. A nasze zwiedzanie zaczynamy od pawilonu skarbów, gdzie państwu pokażę, jakie wspaniałe na kaszpach skarby posiadamy. Jednym z pierwszych skarbów, dzięki któremu wszystko w Centrum Edukacji i Promocji Regionu powstało, jest ta oto najdłuższa na świecie deska. Deska ta wycięta w roku 2002 z inicjatywy świętej pamięci Daniela Czabiewskiego. Pan Daniel posiadał wtedy już firmę Landmark, która do dziś dzień zajmuje się wyrobem drewnianych domów. Wy podczas jednego z wyjazdów służbowych do Austrii zasłyszał, że tamtejsi mieszkańcy szczycą się rekordem Guinnessa, jakim właśnie była najdłuższa na świecie deska. No i stwierdził, że skoro jego pracownicy na co dzień w tartaku wiele desek wycinają, to raczej to nie powinien być problem. Jak raz wytną taką jedną, trochę dłuższą deskę, rekord Austriak pobiją i to jest wspaniały kaszubski region rozpromują. Więc po powrocie do kraju kilku swoich pracowników zebrał i z nimi do lokalnych lasów podnóża góry Wieżyca wyruszył. Tam znaleziono piękne, około 50-metrowe drzewo z gatunku daglezji. Drzewo to ścięto, no i kiedy kłoda zaczęła padać, to niestety przy zdarzeniu z ziemią i kawałek się łamał. Przez to nie było pewne, czy ten rekord Austriak uda nam się pobić, lecz pan Daniel nadziei nie stracił, jednego z pracowników wysłał, by tę długość kłody zmierzyć. Kiedy pracownik do końca kłody doszedł, do pana Daniela krzyknął: szefuj, czuję to styknie. Co znaczy, szefie, to starczy, i wtedy za transport kłody się zabrano. Kiedy po 16 godzinach kłody tutaj do nas przywieziono, postawiono ją na wysokich metrowych falach i z kłody tej toto deskę zaczęto wycinać. Ale po otrzymaniu certyfikatu rekordu Guinnessa, deskę bez kłody należało wyciąć piłami ręcznymi. Piłami twoja, moja, góra, dół. Co nam zajęło 9 dni, a tutaj to wycinali lokalni mieszkańcy, działacze, politycy, duchowni, nawet sam prezydent Lech Wałęsa wraz ze swoją żoną tutaj przyjechali, trochę tej deski wycinali. Mogą się państwo, po 9 dniach, kiedy deskę wycięto, 57 pracowników ją na tych falach powiesiło, po czym cały budynek dookoła nie zbudowano. Mogą się państwo zastanawiać, dlaczego cały czas pokazuję na deskę, która ma tylko 36 metrów i 83 cm, skoro wyżej jest dłuższa, aż 46-metrowa i 53-metrowa deska. A to dlatego, że w roku 2011 rekord zabrali nam Niemcy. Pan Daniel się wkurzył, powiedział, że nikt nam rekordów zabierać się będzie. On ma zostać tutaj u nas w Kaszubach i w roku 2012 ponownie swoich pracowników zabrał. Z nimi do lokalnych lasów, tym razem obok jeziora Ostrzyckiego wyruszył. Tam znaleźli jeszcze piękniejsze, jeszcze wspanialsze, też około 50-metrowe drzewo z gatunku daglezji. Drzewo ścięto. Tym razem kłoda, kiedy opadała, się nie łamała i od razu za jej transport można było się zabrać. Kiedy ją tutaj teraz przywieziono, ponownie na dwumetrowych falach kłody postawiono i tymi samymi piłami ręcznymi deskę z kłody zaczęto wycinać. Tym razem zajęło nam to aż 12 dni, a kiedy po 12 dniach deskę to wycięto, najpierw pracownicy ze ścianą musieli rozebrać, wtedy do środka zaczęli ją transportować. Lecz w pewnym momencie się zdziwili, gdyż kiedy doszli jednym końcem deski do ściany, drugi cały czas wystawał za pawilon. Więc pobiegli po pana Daniela, by powiedzieć: no szefie, budynek zakrótki, coś trzeba z tym zrobić. Pan Daniel tutaj przybiegł, na spokojnie na to spojrzał i powiedział, że wystarczy wysiąść dziurę w ścianie i przez nią deskę włożyć. Tak też zrobiono. Dzięki czemu deskę zakończy się nawet w następnym pomieszczeniu. Od roku 2012 rekord ten jest niepobity, cały czas należy do nas. Mam też taki rekord nieopisany, najdłuższy na świecie stół. Stół imienia Noblisty Lecha Wałęsy, który brał udział przy wycinaniu desek. Przy tym stole jednocześnie może zasiąść nawet 220 osób. To jest takie małe, skromne, kaszubskie wesele. Tam też na końcu znajduje się fajny, drewniany, wygodny fotel. Przy fotelu tym można sobie zasiąść, zrobić zdjęcie. Tylko ja państwa muszę ostrzec wyżej. To jest fotel prezydencki. Mała wieś o nim, że kto przy nim zasiądzie, to już jaka kariera polityczna. Więc tym razem uwagę. A nasze następne skarby znajdą się w krawcie kaszubskiej. Krawce. Znowu tradycyjne kaszubskie ubranie. Wyroby porcelanowe. Tutaj na mojej koszuli się znajduje także nad i pod deskami. A w jego palecie barki jest 7 kolorów.
każdy z nich prezentuje któryś z każdym z tych skarbów. I są granatowy, ponieważ on daje cenną medli do głębia naszego wspaniałego Morza Bałtyckiego. Następnie mamy kabrał, bezstrzedną medli, liczny nakaz szuwać jeziora i rzeki, niebieski, jasną medli, nasz czyste niebo, czarny bądź też czynny, to czysta się mieszkańca na zasie, czerwony, czerwioni, krew przelana niegdyś za wolność naszej ojczyzny, żółty albo też żółty, do dojrzeńca mar zboża, słońce, a także wiaszczem jest złoto, jakim jest bursztyn. Na koniec też zielony, zielony, nasze wspaniałe, ogromne kaszubskie lasy. Naszym następnym skarbem najrednik kaszeb Szymłewa. Język kaszubski to drugi język urzędowy w Polsce, jedyny na świecie język regionalny. Posiadamy administracje radiowe, telewizyjne, gazety, jak pewnie Państwo wszyscy widzieli, jadąc tutaj do nas. Nasze miejscowości mają podobne nazwy, u góry Polska i na dole kaszubska. Lecz podczas zaboru Rusacy nam zabronili dzieci języka kaszubskiego nauczać, więc to jest sprytny, uparty Kaszuba padł na pomysł utworzenia takich tutaj oto obrazków. Obrazki te podajemnie dzieciom śpiewano, dzięki czemu ta nasza kaszubska mowa wspaniała tamte trudne czasy przetrwały. Później do tego dodano także klucze wiojnowe, pięciolinie, podpisano to wszystko i nazwano Kaszub Śródki. Nutki te do dziś dzień są śpiewane. Ja oczywiście jako przewodnik Państwu zaśpiewam, tylko tak chciałem ostrzec, że nie potrafię śpiewać. Jak będę fałszać, to przepraszam. Ale nie śpiewam. To je kuczy, to je budzi, to kaszubski stoleca. To sam baset, to sam skrzypci, to błyzneczy kaszeba. Błyzneczy kaszeba, baset skrzypci, krótci budzi. To kaszubski stoleca. To je rider, to je tecz. To są hojne, widłe gnojne, hojne, widłe gnojne, ridel tecz, łezny czy kaszeba, basy skrzepci, krótsi dłużi, to kaszepski stolecam. To je frosty, to je krzewi, to jest sledni, kłęło łezni, sledni, kłęło łezni, prosty krzewi, hojne, widłe gnojne, ridel tecz, łezny czy kaszeba, basy skrzepci, krótsi dłużi, to kaszepski stolecam. To sam chyci, to sam tyci, to sam pruści, pół troje ci. Tyk, tyk, pół troje, sletni, kłęło, łezni, prosty krzewi. Hojne, widłek dojnie, ridel tecz, łezny czy kaszeba. Basy skrzepci, krótci ludzi, to kaszepski stoleca. To je kleka, a to wół, to je cały, a to pół. Kleka, wół, cały, pół, hyk. Tyk, pół, troje, sledni, kłębo, łezni, prosty, krzewi, hojne, widłe, gnojne, ridel, tecz, łezny, czy kaszeba, basy, skrzepci, krótci, ludzi, to kaszepski stolecam. To je mały, a to wielki, to sam instrument na wszelki. No, no, no.